Nie, ja zrezygnowałem, to był mój świadomy wybór i uważam, że nie jest swoich przyjaciół, a zwierzęta uważam za właśnie za moich przyjaciół. Fundacja działa na tej zasadzie, że nie mamy, jak powiedziałam, siedziby, mamy koty we własnych mieszkaniach. Wyłapujemy koty bezdomne, sterylizujemy je, przechowujemy, dzikie koty wypuszczamy, a dla kotów, które nadają się do socjalizacji, szukamy domów. Tamto jest śliczny srebrny. Wyłapujemy małe teraz. No. Małe pójdą, o ile są oswojone, do adopcji. Tutaj są w tym momencie już tylko praktycznie dwie dorosłe kotki, z których cały czas są młode kocięta. Większość jest wysterylizowana. O właśnie. Od jakiegoś czasu już próbuję dokończyć sterylizację na osiedlu Kozłówek. Tam jest dość taka sytuacja trudna, jest bardzo dużo kotów, część wysterylizowanych. Już lata temu akcja sterylizacyjna się rozpoczęła, robili to różni ludzie. Maluszki, no chodźcie, chodźcie. Pysiu! Są tam pewne problemy z mieszkańcami osiedla. Jakieś takie nieprzyjemności mają panie karmicielki, zwłaszcza jedna pani Teresa, która jest już dobrze starsza, schorowana. Ma konflikt z właścicielką garażu, której bardzo nie podoba się to, że przed jej garażem są dokarmiane koty. Jedna z pań przyparła samochodem panią Teresę do siatki. Oczywiście jakieś takie dodatkowe nieprzyjemności, straszenia i tak dalej. Podczas łapania kotów usłyszałyśmy jakieś krzyki. Sądem, policją, że wjeżdżam do garażu. Właścicielka garażu zaczęła się żalić, że jest osobą bardzo pokrzywdzoną, że to ona głównie doznaje krzywd, głównie psychicznych. Nagle się okazało, że ma alergię, ale się nie będzie nikt komu z tego spowiadać. Ja sobie nie życzę. Nie życzymy sobie. Proszę przestać kręcić. Pojawił się sąsiad, jak się później okazało, tej pani z żoną. I w pewnym momencie się okazało, odepnął mnie na panią Teresę, która upadła na krawężnik, rozbiła sobie głowę. Wzywaj pan kurwa pogotowie! Ręka! Wzywaj pan pogotowie, idioto jeden! Nie. W tej chwili! Mnóstwo krwi, oczywiście akcja, wzywanie pogotowia, wzywanie policji. Pan mnie odepchnął, pan ruszył w stronę koleżanki. Pan nie ma prawa tej koleżance w żaden sposób odbierać kamery i jej naruszać. Tak, bo podleciał pan bezczelnie i chciał pan robić. No i jakby sprawca takim niespostrzeżenie chyłkiem ruszył w kierunku jednego z bloków, oddalił się, zostawiając nas tutaj z panią Teresą. No na szczęście później udało się znaleźć i zidentyfikować go, kiedy przyjechał patrol. A policję panie też wezwałyście? Tak. No to bardzo dobrze. Czyli panie jesteście świadkami, widziałyście wszystko, tak? Co się stało? Pani upadła na mnie? To było zajście, incydent. My tutaj jesteśmy wolontariuszami dwóch kursów. Ja to mogę. Ale gdzie oni jadą się na takie? Bo wie pan, to będzie pan z panią trzeba odebrać. Jak nie mogę być przez panę to odpojąć? Dobra, pan tam się bawi. To znaczy stosunek do zwierząt i do wszystkich bezradnych istot w społeczeństwie, starych ludzi, dzieci, jest funkcją poziomu kultury społeczeństwa. Im ten poziom kultury jest niższy, to tym stosunek do zwierząt jest gorszy. Stąd musimy czekać. Musimy czekać, aż ten poziom kultury się podniesie. Każdy człowiek powinien część swojej cząstki przeznaczyć na pomoc, czy to bliźniemu, czy to zwierzęciu. Coś zrobić dla innych. Bo wtedy, no cóż to życie jest warte. No,
cała kronika Zapogielskiego Towarzystwa. Tutaj też znowu jakiś pies, jakieś kotki. Też jest artykuł właśnie o, widzisz, tu jest artykuł o nas, że to jest Zapogielskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Kościelisku wywiozło tony śmieci, żeby zarobić właśnie na ten samochód. No i tu masz te śmieci właśnie. No, bo każdy góral nie zapłaci tego, tylko jedzie wozem, traktorem do potoku i tam wyrzuca, wiesz? To jest też jakiś artykuł. Powiesił psa, tak kazała mu mama. Taki gówniarz, wiesz, powiesił psa. No, tu są zdjęcia również. Animalsi nie mają. A to ja z Mariolką jestem pod urzędem miasta. Lata temu jeszcze, kiedy byłam sama, nawet potrafiłam pojechać do Morskiego Oka, robić zdjęcie, to tam na wozach było po 25, po 30 osób. To padanie tych koni to jest tak nagminne, że przecież w zeszłym roku padł koń, dwa lata temu padł koń, prawda? Dostałam wiadomość od wczasowiczki, która szła do Morskiego Oka i widziała, jak koń biegł z góry. Z wozem oczywiście. Koń był tak poganiany, że się wywrócił. To on go tak kopał, że na oczach ludzi wypłynęło mu oko, temu koniowi. Konie są ranne, konie są chore. Przychodzę i widzę, że krew się z nogi leje, to pytam się, co się stało. Mi mówi, że ona ma okres. No robi ze mnie debilkę. No więc po prostu od razu powinna się z nim zrobić porządek. Jak przyszłam z tym również do Parku Taczańskiego, to jeszcze lata, nie za tej kadencji, tych szefów, którzy w tej chwili są, no to mi powiedzieli tak, że najlepiej by było, gdybym ja tą sprawę poprowadziła, bo im nie wypada. No i wtedy mi się od razu nasunęły taka refleksja, że jeśli się u kogoś siedzi w kieszeni, no to oczywiście nie wypada, żeby robić, prawda. Jedyną rzeczą, którą widzę, która by mogła rozwiązać tę sytuację, to żeby ludzie nie jeździli do Morskiego Oka. Ale tego się ludziom nie da przetłumaczyć, bo są tacy turyści, którzy nie pójdą na nogach, tylko po prostu jadą wozem, gdzie te konie wyczerpane do granic możliwości przychodzą tam na górę. Moja córka, która mieszka w Warszawie, jak spotkała się z koleżanką, która również w czasie wakacji była w Zakopanem i widziała tą piękną owieczkę i ona jej mówi: słuchaj, ty wiesz, chodził taki Janosik z taką fajną owieczką, taką malutką, porobiłam sobie zdjęcie. Czy ty byś chciała, żeby twoje dziecko było przerzucane przez calusieńki dzień i czasami i noce, bardzo często noce, było przerzucane z rąk do rąk, żeby sobie robili z nim zdjęcia? To samo ja tłumaczę ludziom. Dopiero w momencie, kiedy się jedno bezpośrednio spotka i zaczyna się tłumaczyć, to oni wtedy to rozumieją, ale tłum zaczyna w momencie zwracania uwagi, chętnie by nas zlinczował, jak my coś takiego robimy. I dlatego jedną bym miała prośbę. Ludzie, jak przyjeżdżacie tu do Zakopanego, zastanawiajcie się nad tym, że to zwierzę naprawdę jest wykorzystywane do maksimum. Do maksimum ono pada, żeby właścicielowi nabić kabzę. Oprócz tego, że prowadzi własne schronisko w Warszawie Falnice, gdzie obecnie przebywa około 150 psów i około setki kotów, prowadzi kilka programów, m.in. rodzina zastępcza, czyli adopcje tymczasowe, adopcje wirtualne, a także zajmuje się szukaniem nowych domów zwierzętom. Pomagamy też ludziom, którzy opiekują się zwierzętami, a nie są w stanie sami na własną, no za własne pieniądze ich utrzymać i dać, pomagać innym. Prowadzimy szeroko rozwinięty wolontariat, mamy patron interwencyjny w fundacji, który pomaga zwierzętom potrąconym w wypadkach oraz zwierzętom przebywających w złych warunkach bytowania. Przyszłość schroniska rysuje się bardzo niepewnie, ponieważ zbudowało się osiedle mieszkaniowe.
ludzie przychodzili do nas, w zasadzie pielgrzymki przychodziły i się pytały, kiedy my się wyniesiemy z tego terenu. Myślę, że wydaje, że nigdy się nie wyniesiemy. Mamy takiego bardzo, bardzo kreatywnego sąsiada, który na przykład dzwoni do nas o 1 w nocy, o 3 w nocy, wrzeszczy w słuchawkę, że on nas zniszczy, że on zakupił urządzenie ultradźwiękowe, które powoduje, że zwierzaki szczekają w nocy i nasyła na nas straż albo policję i faktycznie przyjeżdżają. Mamy sprawy w sądach, zresztą część wygraliśmy z owym panem, ale no, jeśli chodzi o przepisy, schronisko powinno znajdować się 150 metrów, 150. Tak? I teraz 150 metrów od najbliższych zabudowań. Niestety, szukamy teraz miejsca na nowy dom psa i kota. Społa, bardzo fajna, fajna suka. Przez fundację, przez wszystkie lata działalności fundacji, no, znaleźliśmy, pomogliśmy około, można powiedzieć, że 10 tysięcy zwierząt, więc ta liczba jest naprawdę spora. No i mam nadzieję, że fundacja będzie dalej się rozwijała. No. Otrzymaliśmy informację od kierowcy, który znajdował się w okolicach Sokołowa Podlaskiego bodajże i znalazł na drodze, no można powiedzieć, prawie że rozjechanego kota. No kot przyjechał do nas, był w strasznym stanie. Okazało się, że kot wcale nie był poturbowany po wypadku samochodowym, tylko ktoś go strasznie pobił i położył go na środku drogi, żeby dokończył żywota pod kołami samochodu. Akurat miał szczęście kot i trafił na tego kierowcę, który go zabrał do Warszawy. Leczyliśmy bodajże go z 2 miesiące albo i 3 miesiące. Był piękny odzew ludzi. Ludzie wpłacali pieniądze na leczenie smoczka, kibicowali jemu, przyjeżdżali nawet do kliniki. Kot miał złamaną szczękę, miał kłopoty neurologiczne, miał straszne wylewy pod czaszką. Bodajże jedno oko prawie mu już wychodziło. Jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi, że go uratowaliśmy. Pomimo tego, że były też głosy ludzi, po co go ratujecie, z niego już i tak nic nie będzie. Lepiej ratować młodsze, mniej chore zwierzaki, ale myśmy się uparli i naprawdę kot wyszedł z tego i jest szczęśliwy i my też, i właściciele. I też tak był w naszej ulotce właśnie ten smoczek. Właśnie był, można powiedzieć, twarzą kampanii 1% w tamtym roku. Przedstawiam profesjonalną, w pełni wyposażoną salę weterynaryjną na kółkach. Jest to przyczepa klimatyzowana, w pełni wyposażona. Teraz nie ma tutaj zbyt wielu narzędzi poza lampami, dwie ma na ścianach. Przewidziane są dwa stanowiska weterynaryjne z regulowaną wysokością, na której można wygodnie operować zarówno psy, jak i koty. Nasza fundacja działa głównie na terenach wiejskich. Znaczy tutaj mamy swoją siedzibę i stykamy się bez przerwy z ludźmi, którzy mieszkają na terenach wiejskich. Dużym problemem dla nich jest dotarcie do samej lecznicy. Jest tutaj mnóstwo zwierząt, które na wsiach w Polsce są, gdy urodzi się jakiś miód, są niehumanitarnie zabijane. Namawiamy ludzi po prostu do sterylizacji. Zamiast ściągać ich do gabinetu, do miasta, jest to dla nich około kilkunastu do kilkudziesięciu kilometrów, żeby dojechać, my przejeżdżamy do nich. Po prostu to ma ułatwić, ma wyeliminować tę wymówkę, że nie mają jak dotrzeć ze swoim zwierzęciem. Pojawiały się pytania, zwyczajnie z nudów podczas niedzielnego popołudnia ludzie wysiadali i pytali, a co, a jak karmić, czy tym można, czy tym nie można, jak często szczepić, tego też nie wiedzieli. A gdy odbierali zwierzę właśnie śpiące, oni byli lekko przestraszeni, rozczuleni tą postawą zwierzęcia, znaczy tym stanem zwierzęcia i ja myślę, że sam ten dzień był dla nich taki, że jakby wzmacniała się ta więź pomiędzy nimi jakaś tam. A gdy zobaczyli, że ludzie, których być może wcześniej uważali za niezbyt poważnych i niezbyt, nie wiem jak to nazwać, nie chciałabym używać słowa świr, ale takie się pojawia określenie,
to są zwyczajni ludzie i można z nimi pogadać nie tylko o tych zwierzętach, a przekazywaliśmy im rzeczywiście trochę wiedzy takiej bardzo prostej, którą mogą stosować wobec swoich zwierząt. Jesteśmy u Gity, z którą założyłyśmy razem fundację. To jest takie gospodarstwo dla starszych psów. W tej chwili jest u niej 46 psów około. Wszystkie są stare albo chore. Przez Gity dom przewinęło się, nie liczyłyśmy ani Gita, ani ja, ale tak sądzimy, że około 200 psów, które albo szczęśliwie znalazły dom, albo dożyły spokojnie żywota tutaj właśnie. To były psy, które pochodziły ze schronisk, albo z czasem zdarzało się, że były to po prostu bezdomne, wąsające się psiaki. Panie! Panio! My zanotowaliśmy resztę, wydaliśmy na przykład chcący. W Polsce nie tylko większość osób czy organizacji zajmujących się bezdomnymi zwierzętami kładzie nacisk na ratowanie jednostek, na leczenie zwierząt, które często nie rokują, które często po kilkutygodniowym czy kilkumiesięcznym leczeniu, zresztą często bardzo kosztownym, zostają poddane eutanazji. Myślę, że to jest jeszcze nie ten etap i nie ten kierunek działania, dlatego że ta pula środków, która jest wydawana w ten sposób, jest pulą środków, powiedzmy, zmarnowanych. Natomiast sterylizacja pozwoli na zmniejszenie populacji, czy zmniejszenie ilości zwierząt, które się wałęsają. Przez to będzie mniej zwierząt, które ulegają wypadkom, co w konsekwencji doprowadza do poprawy losu tych zwierząt, które funkcjonują w konkretnych środowiskach. Jestem z Fundacji dla Zwierząt Argos. Ja z Fundy, z Organizacji dla Żywotnych Argos. I my od 3 lat, dokładnie od lutego 2009 roku, prowadzimy ośrodek dla kotów miejskich, Koteria. Ten ośrodek powstał, aby głównie sterylizować, kastrować koty wolno żyjące. W Warszawie, jako chyba jednym z nielicznych miast w Polsce, jest program miasta dla kotów wolnożyjących. Polega to na tym, że miasto dofinansowuje działania organizacji zajmujących się zwierzętami, głównie przez sterylizację tych zwierząt i leczenie. Drugi pomysł miasta to każda dzielnica umawia się z jedną lecznicą i płaci im za sterylizację i leczenie zwierząt bezdomnych. Tego samego dnia wysterylizowane. Samodzielnie, bo sterylne są. Potem 2 dni kotu, 7 dni kotka siedzi tu, potem opiekun go wypuszcza. 90% tych wszystkich kotów wolnożyjących ma swoich opiekunów. Kogoś, kto jakoś je dokarmia, jakoś o nie dba. Koty, które tu trafiają, według nas muszą być krótko, bo tu jest dla nich bardzo duży stres. I u kotów, chyba bardziej niż u psów, zabójczy dużo bardziej jest stres. One się stresują i to potrafi załatwić całą leczenie. Pani podejdzie tutaj. Tak, słucham. Pani przytrzyma tą głowę, tą psówkę. Nie jest zabezpieczony, proszę się oprzeć na łokciach. Wie pan, tutaj sobie zabezpieczę troszkę mordkę pieskowi. Gdzie jest ta rana? Z tyłu psa. Woda wyleciała. Tam, gdzie masz teraz ręką, ci tam największy ból pokazywał. To jest w tym miejscu. Proszę się odsunąć, będę spokojnie do siebie. Racja. Strzał. Ach. Dziękuję.
Fundacja Dobrych Zwierząt zajmuje się szeroko pojętą edukacją humanitarną, szkolenie kadr specjalistów pracujących ze zwierzętami, zwłaszcza kadr schronisk, kadr weterynaryjnych, a także opieka bezpośrednia nad zwierzętami. Zwierzęta, które u nas trafiły z Wojtyszek, to jest jakby taki dodatek do Waszej działalności, dlatego że ratowanie pojedynczych zwierząt nie zmienia systemu, z którym mamy do czynienia. Schronisko w Wojtyszkach jest jedną z największych tego typu placówek w Europie. Jest to prywatna hydlownia, która za pieniądze gminne odławia i przechowuje zwierzęta. Patologia tego miejsca polega na tym, że za każdy dzień utrzymywania zwierzęcia gminy płacą prywatnej osobie, prywatnemu przedsiębiorcy ogromne pieniądze, w związku z czym zwierzę nie ma szansy na adopcję, nie ma szansy wyjścia z tego miejsca. Tak naprawdę to, co my robimy w tej chwili, to jest bardzo szczegółowe opracowywanie danych statystycznych dotyczących kwot, jakie gminy płacą na zwierzęta, kwot, jakie gminy przeznaczają na sterylizację, ilości zwierząt, jakie przewijają się przez to schronisko i ilości pieniędzy, które wychodzą w sposób, jak można powiedzieć, delikatnie nieprawidłowy. I naszym celem jest pokazanie gminom, że budowanie małych, gminnych schronisk jest dużo tańsze niż płacenie hyclom, a także jakby oddawanie bezdomnych zwierząt pod rękę organizacji prozwierzęcych, ale przede wszystkim ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez program sterylizacji, kastracji i trwałego znakowania zwierząt. To jest coś, co w perspektywie naprawdę kilku lat może przyczynić się do zmniejszenia ilości bezdomnych zwierząt, ponieważ ten system, który jest teraz, tylko i wyłącznie generuje dużą ilość kolejnych bezdomnych zwierzaków. Zabijane są jesienią przez zagazowanie albo rażenie prądem. Powszechny jest kanibalizm, ciężkie okaleczenia, autoagresja i choroby psychiczne. Czas na zakaz. Ja uważam, że promowanie wegetarianizmu, weganizmu jest absolutnie niezbędne i konieczne, szczególnie wśród organizacji zajmujących się ochroną zwierząt. To jest sprawa konsekwencji, czy ktoś się zajmuje ratowaniem jakichś, nie wiem, zwierząt, które cierpią, faktycznie zwierząt domowych zazwyczaj, a jednocześnie no, przyczynia się, czy może jest bezpośrednim sprawcą cierpienia zwierząt hodowlanych. Jedną z takich osób to byłem ja na przykład. Bo tak byłem wychowywany raczej. Właśnie przekonywanie osób, które no, mają już jakiś utarty schemat myślenia, mają jakieś plany, a tu się okazuje, że my je zaczynamy wciągać. Czasami to się dzieje bardzo małymi krokami. Zaczynamy od jakiegoś drobiazgu, albo na przykład zaczyna się od pomocy w schronisku, tak? Po czym ludzie zaczynają się zastanawiać nad ochroną też innych zwierząt i gdzieś tam nagle kończy się na weganizmie i na jakimś bardzo, bardzo głębokim podejściu do ochrony zwierząt. W Polsce działa prawie 800 ferm. Poza demonstracjami to są kwestie lobbingowe. Na przykład jutro będzie demonstracja dotycząca zabijania psów na Ukrainie. Jest ich dużo na Ukrainie, jest dużo problem bezdomnych psów, ale żeby rozwiązywać go w ten sposób, żeby zabijać te psy masowo, czasami one są naprawdę w okrutny sposób trute. Słyszałem wiadomości, że dzieciom rozdaje się truciznę, żeby te dzieci później, wiadomo, że dziecko łatwiej psa do siebie przekona, to później mu poda taką truciznę, pies ginie w męczarniach. To jest naprawdę masakra, żeby w ten sposób traktować zwierzęta, no dlatego, że jest wielka impreza sportowa. Jestem Sita
Oksana Kalapunie z Ukrainy, z organizacji, jakie bronią zwierząt. Ukrainą! Żądamy pomocy państwa dla ukraińskich organizacji pozarządowych. Tak. Władze nie chcą po prostu rejestrować zwierzęta, dlatego żeby nie było kontroli, żeby można było zabijać, a te pieniądze, jakie wytracane są na sterylizację, kastrację, czipowanie, były wykorzystane właśnie na zabijanie zwierząt, a te pieniądze w swojej kieszeni. Prawa zwierząt. Pokazujemy Państwu portrety zwierząt wykorzystywanych w naszej kulturze w ramach różnych przemysłów, które je więzią, kaleczą, a na końcu zabijają. Prostą odpowiedzią, prostą, wygodną, zdrową, proekologiczną odpowiedzią jest weganizm, czyli odmowa kupowania produktów pochodzących od zwierząt i wybieranie zamiast nich produktów roślinnych. Widzicie Państwo zwierzęta, które są ofiarami tych hodowli. Widzicie takie, które zabijone są dla futer, wykorzystywane dla produkcji mleka, wykorzystywane dla produkcji jajek. Wszystkie one, niezależnie od tego, o jakim produkcie mówimy, kończą w rzeźni. Również te wykorzystywane dla mleka i dla jajek. Jeżeli zapytamy większą ilość ludzi, czy są za czy przeciw krzywdzeniu zwierząt, to myślę, że otrzymamy raczej odpowiedź, że są przeciw. No i właśnie weganizm jest taką konsekwentną postawą przeciwko krzywdzeniu zwierząt. Empatii są ludzie, którzy działają jednocześnie w kilku ruchach, to znaczy działają w ruchu prozwierzęcym, antyfaszystowskim, feministycznym. Nie mamy z tym żadnego problemu. Pięknie nam się to wszystko składa w jedność i w ramach Tygodnia Weganizmu robiliśmy panele dyskusyjne feminizm a prawa zwierząt, polityka a prawa zwierząt, fair trade a prawa zwierząt. Nie mamy problemu z tym naprawdę, bo jeśli patrzysz na świat w jakiś sposób, to naprawdę widząc połączenia pomiędzy tymi ideami, one są podobne. Zawsze ktoś jest na straconej pozycji, ktoś komu brakuje praw, przywilejów, kto jest dyskryminowany. Akurat największą grupą są zwierzęta z pewnością. Prawa zwierząt są jakąś logiczną kontynuacją praw człowieka i jeśli możemy wypowiedzieć się w sprawie praw człowieka, czy znaleźć czas na jakieś uczestnictwo, no to robimy. Proponujemy Państwu weganizm jako odpowiedź na ten makabryczny sposób traktowania zwierząt dzisiaj w naszym świecie. Weganizm jest próbą odmowy uczestnictwa w wykorzystywaniu zwierząt, głównie poprzez wybór produktów roślinnych zamiast produktów odzwierzęcych. Liczba wegan w Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatnich kilku lat się podwoiła i stanowi już kilka procent tamtejszego społeczeństwa. Myśmy w Warszawie i w Polsce całkiem niedawno zakończyli ogromną imprezę Tydzień Weganizmu, w ramach którego mówiliśmy o tym w mediach, również tych mainstreamowych. Widzieliście Państwo na portalu Gazety Wyborczej duży wywiad na ten temat. Przekrój poświęcił cały jeden numer kwestii praw zwierząt. Widzicie Państwo, że ta idea wchodzi do szerszego obiegu. Zainteresujcie się Państwo, z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania tutaj pod białym namiotem. Niezależnie od tego, jak dobre warunki mają zwierzęta w ramach hodowli, wszystkie one kończą w rzeźni. Wolontariat w schronisku i prowadzimy im stronę internetową. Także no raz, dwa razy w tygodniu, w zależności od tego, jak dużo zwierzaków przychodzi do schroniska, no to raz, dwa razy w tygodniu jestem w schronisku, robię zdjęcia wszystkim nowym siakom, dajemy je na stronę internetową. I prowadzimy sprawę. W tej chwili piszę dwa zawiadomienia do prokuratury w sprawach znęcania się nad tutaj akurat psami.
W trakcie jest, jeżeli chodzi o jedno z gospodarstw rolnych, sprawa, no i kilka spraw mamy w tej chwili za sobą i muszę powiedzieć, no praktycznie 90% jest spraw wygranych. Teraz robiliśmy też interwencję, pies konał pod płotem, na przykład przez 2 dni, właściciel nie zainteresował się w ogóle, natomiast kiedy zabraliśmy zwierzę już do uśpienia, no to w tej chwili jest wielce oburzony, że mu zabiliśmy jego kochanego pieska. No i koty, które, no jeżeli chodzi o powiat cieszyński, nie ma schroniska dla bezdomnych kotów, więc tak naprawdę wszystkie koty trafiają zgłaszane, czy przez gminę, czy powypadkowe, trafiają do nas. Także stąd są u nas zwierzęta. No i oczywiście no to procedura jest taka, że no zwierzaki są leczone, z zwierzakami się zajmujemy na zasadzie wyprowadzenia ich troszeczkę tutaj psychicznie. No i kiedy to dany zwierzak już jest, jakby no może już iść do adopcji, no to szukamy dla niego wtedy domu. A on się umyć chciał, bo trawa jest mokra. Nasza organizacja zajmuje się pomocą zwierzętom. Naszym obecnie głównym celem jest prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze. Głównie psy. Na obecną chwilę niecałe 200. Ona jest młoda, jest naprawdę bardzo ładna. I jakby troszeczkę się przekonała do ludzi, miałaby dużo większe szanse na adopcję. No i tak już postępowała. Niesamowite, jak wychodzi z kimś na spacer, nie? No. Koty są w niewielkiej ilości i kotów jest dość duży, że tak powiem, przemiał. Przychodzą, odchodzą. Rzadko się zdarza, że było więcej niż 10 sztuk. Najwięcej interwencji właśnie jest na wioskach, gdzie psy są trzymane na zbyt krótkich łańcuchach, dziurawe budy. Po prostu czysto takie starowiejskie podejście do zwierząt, które ma się nijak do obowiązujących obecnie przepisów. Był wyciągnięty w ogóle z zamarzniętego stawu. Uratowali go przed utopieniem strażacy. Ma problemy ze zdrowiem dość duże, z błędnikiem, przewraca się, krzywo chodzi. I pomimo nowych ustaw, pomimo większej świadomości, ciągle są te same problemy i cały czas ta sama praca, czyli gnębione zwierzęta wymagają pomocy. Tutaj te łańcuchy na drzewach to jest wyraz naszego sprzeciwu przeciwko trzymaniu psów po pierwsze na łańcuchach, po drugie na kolczatkach. Namawiamy ludzi do tego, żeby właśnie raczej trzymali psów w boksach, nie trzymali ich na więzi, wiadomo, wyprowadzają na spacery. Prowadzimy akcję Wyślij SMS-a do domu, przy czym skrót SMS oznacza szukający miłości staruszek. Odnosi się to do psów powyżej 7 roku życia, które przebywają bardzo długo w schronisku. Mamy zwierzęta, które na przykład przebywają tutaj od 2004 roku, od 2005 roku, co oznacza, że spędzają tu właściwie całe swoje życie i najlepsze lata. My chcielibyśmy, żeby w końcu znalazły jakichś fajnych ludzi, u których zamieszkają, dlatego zachęcamy do adopcji tych już może troszeczkę starszych zwierząt w ten sposób, że przede wszystkim fundujemy ludziom opiekę weterynaryjną dla tych zwierzaków. Wprawdzie jest to jakoś kosztowo ograniczone, ale mimo wszystko chcemy uczestniczyć w ponoszeniu kosztów. Czuję śmiela, nie? Że aż tyle i każdy, czy brzydki, czy ładny, gdzieś tam jednak poszedł. Nie? Często właśnie wypatrują tutaj i potem mówią, to ja tego chcę, nie? Myślę, że taką iskrą do powstania fundacji było zorientowanie się w środowisku jeździeckim, w którym działałyśmy. Na temat sytuacji koni, które po sporcie trafiają głównie do rzeźni, czy trafiają do skupów koni rzeźni, czy są sprzedawane do szkółek jeździeckich i tam są bardzo źle użytkowane. No myślę, że oczywiście sama fundacja wzywa z miłości do zwierząt, tak? No to jest jakby podstawa i chęci pomocy do tego, którzy by miały pomóc zwierzętom, jak nie ludzie tak naprawdę. Motywem, tak jak powiedziałam, było
doskonała znajomość środowiska jeździeckiego i hodowlanego wcześniej, gdzie powszechnie było wiadomo, że konie wybrakowane z hodowli, gdzie konie kontuzjowane w sporcie, kontuzjowane w rekreacji, ich jedyna droga to była rzeźnia. Znaczy się 10 lat temu, czy 11 lat temu, gros tych koni jechało morderczymi transportami do rzeźni włoskich. Było to 100 tysięcy koni rocznie. Obecnie ta sytuacja wygląda, prawdopodobnie też z braku takiego pogłowia w Polsce koni, wygląda trochę inaczej, czy 20 tysięcy koni wyjeżdża do rzeźni włoskich, 30 tysięcy koni jest ubijanych u nas w rzeźniach, które zostały wybudowane na terenie Polski. Są to też niektóre rzeźnie należące do obywateli Włoch. Jak wygląda sytuacja koni? Ja myślę, że to się jakoś specjalnie nie poprawia. Oczywiście jest większa świadomość społeczna dzięki organizacjom prozwierzęcym, które nagłaśniają różne problemy związane przede wszystkim ze zwierzętami gospodarskimi. Tak? Konie jest zwierzęciem niestety rzeźnym, taki ma status, zwierzęciem gospodarskim. W związku z tym traktowany jest podobnie jak krowy, świnie, jako zwierzę rzeźne. Organizacje prozwierzęce, te, które zajmują się końmi, obecnie zbierają podpisy pod zmianą statusu konia z konia gospodarskiego na konia towarzyszącego człowiekowi, żeby miał taki sam status, jak mają psy i koty u nas w Polsce. Interweniujemy tam, gdzie jest tego potrzeba. Tak? Dostajemy zgłoszenia z różnych miejsc Polski. My skierujemy to do kontroli przez weterynarza powiatowego w danej gminie. Jeżeli on również potwierdzi to zgłoszenie, no jedziemy i staramy się odebrać te zwierzęta. Odebrać bądź są przypadki, kiedy pomóc na przykład jakiejś niewyradnej osobie, też tak bywa. Natomiast najczęściej niestety jest to, oprócz niezaradności, jest to absolutny brak odpowiedzialności, jeżeli chodzi o otrzymanie zwierząt. I staramy się odebrać takie zwierzęta i no jakby jakieś sukcesy są, jeżeli można to nazwać sukcesami. Mamy odebranych kilkadziesiąt zwierząt z gospodarstw, ale również ze szkółek, żeby tak jakby tylko nie ogólnie, że to chodzi o konie tylko i wyłącznie gospodarskie na wsi. Aczkolwiek status koni gospodarskich na wsi nie jest wesoły. Koń dopóki pracuje, ma fantastycznego gospodarza, ma co jeść, natomiast wtedy, kiedy już się starzeje, mamy takie konie, no tak staje się niepotrzebnym sprzętem, darmozjadem i nie ma dla niego miejsca, pomimo że te 20-25 lat niejednokrotnie przepracował naprawdę ciężko dla swojego gospodarza. Staramy się być też tam, gdzie potrzebują nas nie tylko konie, ale również inne zwierzęta. Także bardzo wspieramy wszystkie ruchy otwarte klatki, popieramy ruchy walki z fermami lisimi czy w ogóle futrzarskimi, a także bardzo wspieramy i uczestniczymy w ruchu, czyli na rzecz zakazu rytualnego boju zwierząt bez ogłuszania. Zapraszamy Was wszystkich do brania udziału w happeningu. Chodzi o to, żeby spojrzeć na świat przez klatkę, przez klatkę, w której normalnie siedzi zwierzę w całe swoje życie. Proszę, zróbcie coś z tym. Nie chcę umierać. Cały czas sobie myślę, że gdzieś tam w lesie mam kumpli, ale gdzie oni są? Czasem sobie myślę, że ktoś może przyjdzie i mi otworzy tą klatkę, ale nikt nie przychodzi. Przychodzi tylko ten pan i wyciąga nas za głowy. To bardzo boli, piszczymy. Proszę, pomóżcie. Nie chcę tak żyć, nie chcę umierać. Ekologia jest bardzo mocno związana z sprawami zwierząt i z walką o w ogóle wyegzekwowanie tych praw. Sam chów przemysłowy, czy to jest chów mięsny, czy to jest chów futrzarski, czy to jest jakikolwiek inny, jest związany z bardzo dużym zanieczyszczeniem dla środowiska, tak? Więc tutaj w tym momencie się to łączy mocno. Cały rok, całe swoje życie to są zwierzęta nieudomowione. Są to lisy, jenoty, szynszyle, norki. Klatka druciana ułatwia po prostu czyszczenie jej, ułatwia pozbywania się wszelkiego rodzaju odchodów. Stresy, jakie one czują w zamknięciu, robią krzywdę zarówno sobie, jak i zwierzętom, z którymi przebywają. Dochodzi do aktów kanibalizmu, odgryzania sobie kończyn, poranień. Oczywiście żadne z tych zwierząt nie dostaje żadnej pomocy medycznej.
Ostatnio stworzyło się fantastyczne stowarzyszenie, mała reklama, Otwarte Klatki, które sporządziło bardzo rzeczowy raport Cena Futra, wydany w tym roku, 2012. Bardzo dużo konkretnych materiałów zostało opublikowanych, na bazie których również stworzyliśmy tutaj dzisiaj prezentację. Nazywamy się Wege Inicjatywa, jesteśmy z Bielska. Dzisiejsza akcja ma pokazać tutaj wszystkim, w jaki sposób są hodowane i zabijane zwierzęta futerkowe. Już myślę szybciutko. Już nie będę, no już całą odmówkę dał się teraz. Co mam? Już panie gorszy, nie po pieczy, już. A, dobrze, wyjdź. Wezmę na siebie, no już. Jakie wyniki? Nie, ale chcieliśmy podziękować to w jakiejś formie, co tak to pan robi się dla nas, dla naszych zwierzątek. Super, panu dziękuję. No co, to są jedne z tych kocich domków w Tarnowie, jakie robimy. Oni sobie spokojnie mieszkają. Widzicie, w lecie mają tutaj otwór otwarty, natomiast na zimę mają drzwiczki uchylne, czyli mają ciepło. W środku jest słoma albo polar, a więc spokojnie sobie mogą egzystować. Domki są otwierane, można im zmieniać w środku słomę czy koce, zależy co tam jest. No resztę to musicie pytać o naszego tego Mietka, jak mu się tutaj mieszka, czy zadowolony. To jest Mieciu. Mieciu w tamtym roku się pojawił na jesień tutaj i został. Nie wiadomo skąd się zjawił, czego ktoś podrzucił, czy się przybłąkał, nie wiadomo. Jako fundacja działamy od roku 2002. To miasto nas traktuje jako no, piąte koło uwozu. Jesteśmy, bo jesteśmy, ale byliśmy szczęśliwi, gdyby nas nie było. Nie, tak naprawdę no, ustawa o ochronie zwierząt prawda, jest, no, więc wymusza na miasto, żeby pewne środki przeznaczyło na sterylizację, ale robi to przy minimalnym nakładzie i nie zwiększa tych środków od 2002 roku, gdzie wiemy, ceny się zwiększyły 100% i więcej. Tak więc współpracy specjalnej nie ma. Na nasze inicjatywy zawsze opowiadają grzeczniowanie pismem, ale z których wynika, że nic nie da się zrobić albo nie można zrobić, więc tak naprawdę miasto nam w niczym specjalnie nie pomaga. Też nie utrudnia, ale też nie pomaga. Któryś z filozofów powiedział, że w dzisiejszym świecie nic się nie da zrobić ze światem bez określenia naszego stosunku do świata. Eksploatacja zwierząt. Zwierzęta się wykorzystuje do pożywienia. Fermy przemysłowe, rzeźnie i tak dalej. Wszystko jak to wygląda. Przecież utrzymanie takiej fermy, dokarmianie. Wiemy o tym, że często prawda, pola uprawne w krajach Ameryki Południowej i tak dalej się przeznacza na karmę, na pasz dla zwierząt. Prawda? To wszystko jest powiązane. To są odpady, to jest spalanie. To jest jak gdyby taka no, reakcja łańcuchowa. Jak ktoś powiedział, prawda, że trzepot skrzydeł motyla w Nowym Jorku wpływa na huragan w Tokio. Musisz pokazać jak ty chodzisz, a nie jak leżysz. Utworzyło Hajnowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Ciapek w Hajnówce. Leży na obrzeżach Hajnówki, niedaleko oczyszczalni ścieków. W naszym schronisku przebywają tylko i wyłącznie psy i mamy na dzień dzisiejszy 196. Psów przybywa nam do 20 niekiedy miesięcznie, a ubywa nieraz 10, 12, a niekiedy tylko 2. Jestem kierownikiem, zaopatrzeniowcem, kierowcą, osobą sprzątającą, pomoc weterynaryjna. No praktycznie wszystko, co jest potrzebne w schronisku robię ja.
No oczywiście między też pracownicy, ale jeśli trzeba, wykonuje też każdą pracę. Najważniejszym naszym zadaniem to jest właśnie schronisko, ale też pomoc ludziom związaną właśnie ze zwierzętami. Pomagamy ludziom dokarmiać nawet ich zwierzęta. Jest bardzo dużo ludzi w naszym terenie, których nie stać, tracą pracę, nie stać ich na należytą opiekę nad swoim psem. I my staramy się im pomóc. Z tego tytułu, że powstało schronisko, jest więcej bezpańskich psów w Hajnówce. Bo mamy przykłady nawet takie, że bo mieszkamy w rejonie Puszczy Białowieskiej i turyści, którzy przyjeżdżają w nasze rejony, wyrzucają swoich pupili u nas. Planów mamy dużo, z tym, że z realizacją jest troszeczkę gorzej. Jest bardzo mało miłośników zwierząt w naszym rejonie. Jest mało ludzi, którzy się chcą nam pomóc. Chciałabym, żeby nasza akcja właśnie koncertów, bo to jest w tym roku pierwszy koncert na rzecz schroniska, żeby to było tak co roku po to, żeby nasi ludzie na naszych terenach wiedzieli, że dla psów trzeba pomagać, że psy są wśród nas i trzeba o nie dbać. Następna rzecz. Chciałabym, żeby nasze schronisko ładnie wyglądało, żebym miała wreszcie prawdziwych pracowników, których zatrudniam sama, których wybieram, żebym miała weterynarza na etacie. To by było szczyt dobroci dla naszych tych zwierząt, bo nieraz jednak trzeba udzielić pomocy psu i muszę przejechać 30 km, żeby mu pomóc. Nieraz już jest za późno z pomocą, więc to jest właśnie tragedią, traumą moją przez całe życie, że nie zawsze mogę pomóc. No i co bym chciała? No, żeby każdy wiedział, gdzie jest schronisko Ciapek w Hajnówce. Jesteśmy jednym oczywiście z nielicznych przytulisk dla zwierząt gospodarskich w Polsce, więc nie ma ich tak dużo, żeby po prostu nie można było nas znaleźć. Nie jesteśmy w stanie zgromadzić wszystkich zwierząt u siebie, bo jest ich po prostu bardzo, bardzo dużo i stąd to miejsce jest jako taki szpital, jako taka klinika, tu one są rehabilitowane, leczone, a mamy część koni umieszczonych wynajętych całkowicie w gospodarstwach, gdzie one sobie dożywają oczywiście spokojnej starości, też nic nie pracując na takich samych warunkach jak u nas, ale to niestety generuje nam potworne koszty, stałe koszty miesięczne, na które musimy zgromadzić środki finansowe, a to już nie jest takie proste, bo utrzymanie dużych zwierząt kosztuje. No ktoś by powiedział, może nie tak strasznie dużo, no utrzymanie konia możemy ograniczyć do 250 zł miesięcznie za jednego konia, więc może nie jest aż tak dużo, ale proszę sobie policzyć razy 120. No, przewinęło się przez nas tych zwierząt bardzo, bardzo dużo, bo i dzikie zwierzęta również do nas trafiają. Często ludzie niestety popełniają błędy, zabierają małe sarny, przynoszą też do nas, że znaleźli bezdomne, prawda, bez rodziców. Także tych zwierząt trafiało do nas dużo. Ja kiedyś nawet jelenia, pamiętam, wiozłem potężnego jelenia, także... Nie wiem, jest bardzo mało gatunków, z którymi nie mieliśmy jeszcze bezpośrednio do czynienia. Może z gadami jest gorzej, prawda, bo tym się nie zajmujemy, ale jeśli chodzi o inne zwierzęta, no to dziki, nie dziki, sarny, jelenie, wszystko się już przez nas przewinęło. Bo pierwsza to jest tutaj krowa, którą w ogóle kupiliśmy, to była wtedy, do dzisiaj jest jałówką, miała 9 miesięcy,
I kupiliśmy ją na targowisku w Bodzyntynie i to była pierwsza sztuka i od tego się zaczęło. A potem przyszły kolejne, podobnie tutaj z tą czarną krową, która też trafiła do nas, została wykupiona przez pana, który chodził z psem na spacer. I ona zawsze tam była na łańcuchu przypięta i on starał się zawsze gdzieś tam obok zerwać i jakąś dłuższą trawę nakarmić ją. Potem się dowiedział, że po prostu ma iść do rzeźni i tak mu się żal zrobiło, że on po prostu kupił, ale dzwoni do mnie i mówi, ma problem, bo on na bloku mieszka, krowę kupił, on nie ma pojęcia, co w ogóle teraz ma zrobić. No i okazało się, że on sfinansował jeszcze cały transport z Gdańska jej tutaj do nas, prawda, i to wszystko sfinansował i ona sobie u nas będzie dożywała spokojnie starości. To nie może być tak, że pomagamy jednym zwierzętom, a zjadamy, nie wiem, w międzyczasie zjadając inne. To jest po prostu bezsens jakiś i to jest taka paranoja, co często jest też zarzucane zresztą i podnoszone do osób, które walczą z tego typu praktykami, że a, no bo tam i tak pewnie przychodzicie do domu i jecie kotleta. No i mi osobiście nie ma nie może mi do zarzucenia. Nie, ja zrezygnowałem, to był świadomy wybór i uważam, że nie jest swoich przyjaciół, a zwierzęta uważam za właśnie za moich przyjaciół. Czekaj, krucha, bo sznurek ci się tu zabrąbiał. No, a ty mnie dotyka. No. Wolę popatrzeć, jak one tu szczęśliwie biegają, niż po prostu, nie wiem, zastanawiać się, czy ten kotlet był zrobiony ze szczęśliwej, w cudzysłowie, świnki, czy po prostu czy nieszczęśliwej. Bo wolę nie jej żadnej. Nie jest mi to potrzebne. Gdyby tak Kościół zechciał wesprzeć nasz temat, gdyby tak zechciał, a gdyby zaczęli mówić nam, bo na księża, że krzywdzenie zwierząt jest grzechem, albo że to, albo to się nie godzi. O, to byłoby dużo. To byłaby wielka sprawa. Słuchajcie, i nie wiem, kto więcej może pomóc. No, mimo wszystko Kościół, jaki jest, taki jest i ma siły oddziaływania na społeczeństwo, przynajmniej na znaczną jego część. W różnych miejscach były tam listy do kurii i tak dalej, ale nigdy nie było żadnej odpowiedzi, nigdy żadnej chęci współpracy.